Polski FM Chicago. Polski FM Chicago. 92,7 oraz 99,9 FM. Zgłasza się nam Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej, a to oznacza, że posłuchamy felietonu Obudź się Polsko, obudź się Polonio. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam i pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnego radia w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata poza Ameryką, korzystając z YouTube. Serdecznie pozdrawiam kontynentalną Amerykę, międzynarodowych słuchaczy moich felietonów, Polaków w odległych kontynentach, Australii, Nowej Zelandii, Południowej Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Rzeczpospolitej Polskiej i dookoła świata. Na YouTube jest mój najnowszy felieton Wir Polarny Vortex, kto zabawia się w Pana Boga. Otóż rekordowo zimne fronty ścierają się z nadzwyczaj ciepłymi masami powietrza jak na tę porę roku na terenie dwóch mocarstw, czyli Ameryki i Rosji. Sami naukowcy nie potrafią wytłumaczyć owego fenomenu, a zatem przypadek czy coś więcej? Mało kto zwrócił uwagę, że klimat w Polsce zmienił się na tyle, że bardziej przypomina klimat śródziemnomorski. Meteorolodzy w całych Stanach Zjednoczonych i NASA zaczęli przemawiać przeciwko tajnemu programowi wojskowemu Ameryki Chemtrails, w którym chemikalia są rozpylane do atmosfery. Według ekspertów niebo jest bardzo poważnie skażone. Zapraszam na YouTube. Szanowni Państwo, 30 lat okrągłego stołu, a bardziej kanciastego stołu i śmierć byłego premiera Jana Olszewskiego to wydarzenia ubiegłego tygodnia, które zdominowały informacje agencyjne z Polski. Wydarzenia z sobą się wiążą, ponieważ Jan Olszewski od samego początku był związany z Okrągłym Stołem. Na YouTube są wcześniejsze moje felietony w tym temacie. Felieton o Janie Olszewskim, który na ostatniej prostej swojego życia w rozmowie z Super Expressem wybielał Stefana Banderę, twierdząc, iż ten nie miał nic wspólnego z rzezią wołyńską i sugerował, że należałoby doszukać się sowieckiej roli w wywołaniu tej zbrodni. W tym temacie jest felieton pod tytułem Jan Olszewski ukrywał prawdziwe antypolskie oblicze przez lata. Cytuję Jana Olszewskiego. Stefan Bandera nie miał ze zbrodnią wołyńską nic wspólnego, a ponadto Olszewski stwierdził, że nie powinno się mieszać sprawy Holokaustu i skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego w jednej ustawie. Jan Olszewski był też przeciwny nowelizacji o IPN. W Chicago Jana Olszewskiego bardzo długo otaczała aura męża opatrznościowego. To ulega zmianie. Struktury ruchu odbudowy Polski w Ameryce, a przede wszystkim w Chicago, były bardzo aktywne. Proszę Państwa, było to po odwołaniu rządu pana Olszewskiego. Wiedza wielu Polaków z tamtego czasu była niepełna. Nie było takiego dostępu do źródeł jak obecnie. Poza oficjalną prasą, a ta pisała co chciała. Dzisiaj ta wiedza jest inna, większa. Pan Olszewski i pan Macierewicz wielokrotnie bywali w Chicago i Nowym Jorku. Wielu Polaków, polonusów, nigdy nie brało nawet pod uwagę złej i antypolskiej postawy Olszewskiego. Niewielu do dzisiaj wie, jaką rolę w 1988 roku odegrał pan Olszewski wspólnie z późniejszym pierwszym premierem Tadeuszem Mazowieckim, kiedy namawiali uwięzionych w stanie wojennym działaczy Solidarności do wyjazdu za granicę. Dzisiaj są książki i oświadczenia uczestników tamtych wydarzeń. Niewielu wie, kim tak naprawdę był pan Olszewski i jakie jest jego prawdziwe etniczne pochodzenie. Odnosząc się do odwołania rządu pana Olszewskiego, niewielu zastanawiało się wtedy i tak pozostaje do dzisiaj, a polskie frazy myślowe zawierają mądrość i rozsądek. Mierz zamiary na siły,
a nie odwrotnie. Jest bardzo dużo teorii na temat odwołania rządu Olszewskiego, natomiast do mnie przemawia jeden najważniejszy i bezpośredni powód upadku rządu Olszewskiego. To ogłoszona przez Antoniego Macierewicza w Sejmie lista agentów, tajnych współpracowników dawnej Służby Bezpieczeństwa pozostających na szczytach władzy. Proszę Państwa, nie wykonuje się takich ruchów, mając rząd mniejszościowy, w oczekiwaniu, że ktoś podetnie gałąź, na której siedzi. Tak zwana lista Macierewicza zawierała też nazwiska osób zasiadających wtedy w Sejmie. Czyż nie jest to naiwne, że padł blady strach na wszystkich, bo dzisiaj ona, jutro ja? Niewątpliwie, aby politycy z obozu Olszewskiego nie zdawali sobie sprawy, że atakując wszystkich dookoła od prezydenta przez niedoszłych sojuszników KPN czy PSL po lewicę postkomunistyczną, nie sprowokują równie gwałtownej reakcji. Ktoś, kto tak oczywistych faktów nie rozumie, nic nie rozumie i z polityki powinien odejść. To tak w telegraficznym ujęciu o odwołaniu rządu, czyli słynnej nocnej zmianie albo zamianie, jak kto woli. Dzisiaj jesteśmy bogatsi o wiedzę z tamtych lat. Śmierć pana Olszewskiego zamknęła kolejny historyczny rozdział Polski po 1989 roku. Niech spoczywa w pokoju. Szanowni Państwo, każda kolejna rocznica Okrągłego Stołu wiąże się z coraz to większą otwartością uczestników tamtych zdarzeń. Były prezydent i przewodniczący Solidarności wielokrotnie kompromitował się. Był u szczytów sławy i uznania milionów Polaków, a dzisiaj w Polsce nie wygrałby wyborów w przeciętnej gminie. Na YouTube jest mój wcześniejszy felieton pod tytułem W 1989 roku żeście komunistów nie pokonali, żeście się dogadali. A tam kolejny obraz kłótni obnażającej prawdziwe oblicze biesiadników Okrągłego Stołu. Po czasie widzimy wyraźnie, jak bardzo ten stół był kanciasty. Wielki wyzwoliciel Frasyniuk chwalił się w wywiadzie dla prasy w Polsce, że myśmy śmać mać i kurczego mać komuchów pokonali. A Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD, parafrazując w tym samym soczystym tonie, skomentował słowa Frasynika o pokonaniu komunistów. Cytuję: drogi Władysławie Frasyniuk, żeście komunistów pokonali? No nie, wyście się z nami kur, śmać, mać, ować przy Okrągłym Stole 4 czerwca 1989 roku dogadali, napisał na Facebook Czarzasty. Należałoby zaapelować do obywateli Czarzastego i Frasyniuka. Czy nie obowiązuje zasada z tamtych kanciastych ustaleń: wy nie ruszacie naszych, a my nie ruszamy waszych? Pozostawiam wam, szanowni słuchacze, te słowa do przemyślenia. W wypowiedzi o dogadaniu się nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że mówią o dogadaniu się, a nie o walce. Tak mówią prominentne postacie tamtych lat, a wciskają ciemnotę od lat walczący czy tańczący z wilkami. Pan prezydent Duda zwrócił się do włodarzy Warszawy, aby postawić pomnik Tadeuszowi Mazowieckiemu. Cytuję prezydenta Dudę: bohaterowie naszej wolności powinni mieć swoje pomniki. Uważam, że ten okres 1989 roku ma pewien szczególny wymiar osobowy, niezwykle symboliczny, a mianowicie rząd na czele z pierwszym niekomunistycznym premierem Tadeuszem Mazowieckim, dodał prezydent Duda. Aż tu niespodziewanie zmarł pierwszy też niekomunistyczny premier, a także premier z wolnych wyborów, i też by pomnik wypadało postawić.
odnosi pomników, to Tadeusz Mazowiecki i Jan Olszewski pochodzenie mieli dobre. Dlatego uważam, że pomnik należy się również scenarzyście i reżyserowi panu Geremkowi Kuroniowi i w przyszłości panu Adasiowi Michnik. Też należy pamiętać, proszę państwa, czy nikt nie pamięta słynnego zwrotu językowego, a dzisiaj historycznego, wasz prezydent, nasz premier? A więc w którym miejscu Tadeusz Mazowiecki był pierwszym niekomunistycznym premierem? Był premierem kontraktowym. W tym miejscu nawiążę do mojego jeszcze wcześniejszego felietonu na YouTube pod tytułem Czy po spotkaniu generała Jaruzelskiego z Rockefellerem rozpoczęła się aneksja polskiej gospodarki? Proszę dokładnie taki tytuł wpisać w wyszukiwarkę Google czy Firefox Mozilla. Tak, proszę państwa, wasz prezydent z błogosławieństwem Rockefellera i nasz premier. Powstaje pytanie, nasz? To znaczy, kim są ci nasi? Zapraszam do przemyśleń. Przeglądając zapiski wydawnictw Polskiego Lwowa i popierania nauki polskiej, przytoczę cytat. Nie rządem, powiedział ktoś dawno, Polska stoi. Gdyby dziś pojrzał z zagrobu po ojczyźnie swojej, zawołałby co garła. Wracam, skądem przyszedł. Koniec cytatu. Proszę państwa, nie ma zmartwienia. Polska to bogaty i duży kraj. Jest dużo miejsca na pomniki, a zasłużonych po 1989 roku jest wielu. Czekam, kiedy postawią pomnik zasłużonemu Januszowi Lewandowskiemu, który zasłużył się wybitnie w wyprzedaży Polski, nazywanej w języku politycznej poprawności przekształceń czy zniekształceń własnościowych. W 1997 roku prokurator skierował przeciw niemu do sądu akt oskarżenia, zarzucając, że jako minister przekształceń własnościowych miał działać na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Ostatecznie w marcu 2009 roku Sąd Okręgowy w Krakowie prawomocnie uniewinnił Janusza Lewandowskiego. Wiesław Kaczmarek, który w tej sztafecie obrzezania Polski przejął pałeczkę od Lewandowskiego. To ci wyzwoleńcy zasłużeni wydali majątek narodowy Polaków, a wszem. Wobec powtarzają, że ustrój do 1989 roku to była komunistyczna ruina. Skoro taka ruina, to dlaczego tyle było do sprzedania? I jeśli tamten ustrój inwestował w Polskę, to w kogo inwestowali sprzedający teraz majątek narodowy? To jest pytanie. Czy po wyprzedaży majątku narodowego Polakom żyje się lepiej? A może lepiej nie mówić. W Polsce po 1989 roku za 2 miliardy sprzedano warte 66 miliardów tylko lokaty bankowe i dużo więcej. Czy uważacie, szanowni państwo, że ostatnia wyprzedaż aktywów Deutsche Bank za sumę 2 miliardów i tylko jednego banku to zbieg okoliczności z informacjami z felietonu o sprzedaży większości polskich banków po 1989 roku za sumę 2 miliardów? Kto i kogo puścił w skarpetkach z życzeniami szczęśliwej drogi? Polacy, już czas. Zapraszam do myślenia. Szanowni państwo, w ten sposób fortuna narodu polskiego kołem na zachód się toczy. Felietony, które opublikowałem na YouTube, są dobrą lekturą dla mało zorientowanych w tematyce polskiej. Niewielu zastanawiało się nad pokoleniem Polaków Okrągłego Stołu, czyli tuż przed i po 1989 roku.
pierwsze pokolenia niepodległości mogły stworzyć własne interpretacje Okrągłego Stołu. Większości młodych Polaków nie dano dotąd szans, by prawdę się dowiedzieć, by mogli dokonać własnej interpretacji tamtych wydarzeń, by mogli uczestniczyć w dyskusjach i uczyć się. Polska młodzież to mądrzy ludzie, ale trzeba im dać szansę wykazania się. Podsumowując dwa zagadnienia poruszone w czasie dzisiejszego spotkania antenowego, uważam, że mało się mówi o konsekwencji Okrągłego Stołu. Moje felietony obrazują konsekwencje Okrągłego Stołu. Felieton pod tytułem W 2017 roku poza Polską mieszkało blisko 580 tysięcy osób po studiach. Kto pozostał w Polsce? Jest jedną z wielu konsekwencji Okrągłego Stołu, a na rocznicę kanciastego stołu odniosę się do pięknej polskiej klasyki. Cytuję: wszak ze mnąś na Łysej Górze robił o duszę zapisy, cyrograf na byczej skórze, podpisałeś ty ibisy. Tak mówił Mefistofeles do Twardowskiego. W Polsce podpisano cyrograf nie na byczej skórze, na skórze Polaków. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie antenowe. Przypominam, że w rubryce Description są wpisane linki do wcześniejszych felietonów, na które powołuję się w czasie tego spotkania antenowego. Zapraszam na YouTube. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej w felietonie Obudź się Polsko, Obudź się Polonio.